reformatorzy sformułowali kilka bardzo ważnych haseł. Każdy ewangelik, każdy chrześcijanin identyfikujący się z tradycją protestancką znaje na pamięć. Jednym z nich jest sola scriptura, tylko pismo, tylko słowo. To za moimi plecami nazywa się sola fide, jedynie wiara, o czym jeszcze powiem. Zapraszamy teraz solistę, a Państwa zapraszam do wysłuchania psalmu 23. Chciałabym przedstawić, nawiązująca do tej pieśni, którą mam przywilej za chwileczkę śpiewać. Jeszcze dzisiaj miałam taką niesamowitą sytuację. Rozmawiałam z koleżanką, która popłakała się mi i powiedziała, wiesz, ja nie mogę uwierzyć, że Bóg chce mi wszystko przebaczyć. I mówię, Ania, wszystko, uwierz, wszystko. I przypomniał mi się werset z Biblii, który, pozwólcie Państwo, że zacytuję. On, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Aniu, to Tobie dedykuję tę pieśń i wszystkim Państwu bez wyjątku dzisiaj.
cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, na wieki będziesz żył. Będziesz żył. Dzięki, dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Ewa Seferynowicz. Niezmierzona łaska ta znała mnie, nim powstał świat. Powołała mnie, by mógł we mnie się uwielbić Bóg. W głębi cudowności swej łaska Twa wszystkim.
pamiętam, jako nastolatek, odkrywszy te radosne prawdy, odkrywszy w Ewangelii, że zbawienie jest darem człowieka, odkrywszy te prawdy, że gdyby człowiek mógł sobie na niebo zasłużyć, to Chrystus nie musiałby na krzyżu umierać, ale właśnie dlatego, że jesteśmy beznadziejni, to On dał nam nadzieję. Pamiętam, że dzieliłem się tym z moim tatą i powiedziałem mu o tym. Wróciłem podekscytowany kiedyś do domu z internatu szkoły muzycznej w Łodzi i mój tata powiedział: synu, to niemożliwe, żeby to było takie proste. Każdy by tak chciał. Pamiętam, wtedy mówiłem: tato, jeśli chcesz, możesz. Bóg jest na wyciągnięcie jednej modlitwy.
Natalia Majewska. Szanowni Państwo, nie jestem pewien, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to, że dzisiaj żyjemy w społeczeństwie wolnym, otwartym, to, że cieszymy się demokracją, to także jedna z zasług wielkich reformatorów. Może jeszcze nie w czasach Lutra, ale już wkrótce potem, te idee, że człowiek powinien o sobie sam stanowić, bardzo szybko znalazły swoje odzwierciedlenie także w ustrojach państw. Nie byłoby pierwszej na świecie konstytucji, nie byłoby Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdyby nie pielgrzymi, ojcowie założyciele, gdyby nie Purytanie. Nie byłoby pomysłu na demokratyczne państwo, gdyby nie wcześniej przekonanie o tym, że kościoły, wspólnoty, zbory powinny same o sobie stanowić. Nie byłoby praw człowieka, bo to nie komuniści, nie socjaliści, nie, tak jak dzisiaj się często mówi, ludzie spod bandery Karola Marksa, ale to chrześcijanie, bogobojni ludzie w XVIII i XIX wieku w Wielkiej Brytanii pod wpływem przeżyć duchowych, pod wpływem głębokiego nawrócenia dokonali zmian w prawie, które w Wielkiej Brytanii doprowadziły do powstania czegoś, czym nawet sam Karol Marx był zdumiony i pisząc swój kapitał nie miał powodów, żeby nie potrafił zrozumieć, jak to jest, że bogaci ludzie potrafią troszczyć się o biednych. Zmieniono ustawodawstwo, najpierw w Anglii, później na całym świecie. Zabroniono pracy dzieciom. Wprowadzono zmiany w podatkach, dzięki którym na przykład można było utrzymywać szpitale. Pierwsze ochronki dla dzieci powstały właśnie dlatego, że ludzie przyjęli ideę reformacji i zaczęli wierzyć w Boga, bo wiara w Boga to nie jest coś, co można zamknąć w kościele. Wiara w Boga i tego uczą mnie i myślę wielu z nas, ojcowie reformacji, to jest coś, co w praktyczny, realny sposób powinno zmieniać nasze życie, ale także powinno zmieniać nasze społeczeństwo. I stojąc na progu jubileuszu 500-lecia reformacji, myślę, że warto tę ideę przypomnieć, ponieważ Europa stoi tak naprawdę dzisiaj, i pewnie nie będę specjalnie odkrywczy mówiąc to, przed wielkim kryzysem swojej tożsamości. W obawie czy w trosce o poprawność polityczną ludzie zapomnieli, jaka jest prawda. W obawie przed prawdą uznali, że nie ma żadnej prawdy, a istnieje tylko postprawda. Chcielibyśmy także dzisiaj, przywołując te piękne pieśni, te wielkie hasła reformacji, przypomnieć, że jest tylko jedna prawda. I tą prawdą jest Jezus Chrystus. Bez względu na to, czy wyznajemy Go jako katolicy, ewangelicy, kalwiniści, metodyści, zielonoświątkowcy, baptyści, czy wyznawcy kościołów wschodnich. I to bardzo dobrze, że dzisiaj, nie tak jak 500 lat temu, nie wybijamy już sobie okien w kościołach, że wspólnie się modlimy, że razem rozmawiamy, dyskutujemy i co najważniejsze dla nas, także dzisiaj razem gramy. Dlatego ostatnia pieśń, a właściwie połączone dwie pieśni, niech jeszcze raz przypomną nam to wielkie hasło. To wielkie hasło, które przypominał także Jan Sebastian Bach. Soli Deo Gloria. Nie solistom, nie dyrygentom, nie chórowi, nie instrumentalistom, nie zacnym gościom, ale Bogu jedynie chwała. Bo tylko patrząc na Niego możemy znaleźć odpocznienie od nas samych. A cóż pięknego w nas samych, jeśli nie popatrzymy na Niego. Tego patrzenia na Niego serdecznie Państwu życzymy. Tego Państwu życzymy przy słuchaniu tej ostatniej pieśni, tej bliskiej, realnej, codziennej społeczności z Bogiem, który żyje, który działa, który w realny sposób zmienia życie człowieka. Thank you.
Zapraszamy solistów. Zapraszamy pana Macieja Kotardę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Katarzyna Kiklewicz, Natalia Majewska, Klaudyna Żołnierek, Maciej Kotarba, Ewa Seferynowicz, Jerzy Dajuk, Daniel Sałaciński. Przyjmujemy te oklaski jako wyraz wdzięczności Panu Bogu, że uczynił człowieka istotą twórczą, kreatywną, zdolną do tego, by komponować, śpiewać, pisać, tworzyć. Bogu niech będzie chwała za wszystko. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, jeśli chcecie bisu, to zapraszamy być może za rok. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.